Postanowiłem przyjrzeć się w ramach własnego samorozwoju kilku krajom, o których miałem dosyć mygliste pojęcie. A więc, w tym przypadku, na przykład o Gruzji, jest to taki kraj, o którym mam dosyć mygliste pojęcie mimo wszystko. Coś tam kojarzę, oczywiście, akty, głównie z punktu widzenia Rosji, jak to wygląda. Ale jak wiecie, zamierzam się też trochę przyjrzeć, napisać też tą Rosję bez mitów, historię Rosji bez mitów, więc myślę, że dosyć oryginalnym podejściem będzie podejście od tej strony imperialnej Rosji, czyli jak Rosja się wchodzi z butami do tych wszystkich krajów obok. Więc dlatego stąd Gruzja, i dzisiaj Wam kilka słów o Gruzji powiem, przynajmniej tak jak Wojciech Materski widzi Gruzję i co ja o tym sądzę. To jest właśnie to, to jest taka historia państw świata XX wieku, polecam generalnie, nie są to jakoś tak pasjonująco pisane rzeczy, ale trochę nie ma alternatywy na naszym rynku wydawniczym. Z tej serii mam też to, Estonię, to też będziemy w najbliższym Lewandowskiego, też będziemy omawiać, a ja tak jak już przy okazji omawiam jakie książki będą w najbliższym czasie, wspominam, to to jest książka zamówiona, znaczy zamówiona. Poprosił jeden z patronów, żebym ją omówił o plantażenetach. To będzie też omawiane w najbliższym czasie. A inny, inny patron zamówił omówienie z kolei tego. To jest, jak wiecie, JerzyŁoiek, to jest historyk, który. Podobnie jak Ludwik Stoma i podobnie też jak ja, jest historykiem na zasadzie polemicznej, to znaczy polemizuje z mitami, polemizował z mitami, i dlatego może być to ciekawe. Bo ja akurat łojka pod tym względem nie znam. Ja znam łojka dosyć kiepskiej jego książki o XVIII wieku. Ale to jest też dosyć charakterystyczne, że mimo wszystko, że XVII-wiecznicy właśnie mają największy problem z tym naszym takim sarmackim, głupkowatym podejściem do historii. Także sami widzicie, będą ciekawe sprawy do omówienia, tylko muszę jeszcze te książki przeczytać. tak? E, więc troszkę potrwa, to jest jednak dosyć grubałe książki. E, także to, to, jeżeli Wam się podoba ten pomysł, to może byście też podpatronowali i zamówili jakąś książkę, no bo. Wtedy, wtedy tutaj też jest taka możliwość, tak? Podpatronowania i ewentualnie wtedy jakąś książkę, o której byście chcieli myśleć, co ja o niej sądzę i na ile jest to prawdziwe, na tyle, na ile będę w stanie ocenić, bo ja jestem w różnym stopniu wgryziony w różne epoki i kraje, ale jest taka możliwość. No dobrze. Albo po prostu na zasadzie, że wspieracie moją działalność na tej zasadzie. To jest. Dla mnie to jest najlepiej. Oczywiście. No bo wtedy ja sam wyprzedzam to tematy, jakie by można omówić. I sam proponuję tematy. Dobra. Zresztą i tak to się staram robić. Mamy o Gruzji. Wspaniałe tradycje. Wszystko wskazuje na to, słuchajcie, że. Bo to jest najpierw trochę o Gruzji, jaki to jest w ogóle kraj. Teoretycznie jest to kraj no, mało istotny, tak? bo 4 miliony mieszkańców, wkleszczony między Morze Czarne, między Azerów, między Ormian, między Rosjan. I cóż, cóż Gruzja robi? Herbata, owce, koniki, krówki, winorośla, tytoń, zboża, jarzyny, sadownictwo. No, coś tam jednak jest, tak? w XII jest to kraj stary. Ich państwowość jest bardzo stara. Już w XII wieku przed naszą erą mieli własne państwo, tak? Tylko, że nie mówiono wprost o Gruzinach, tylko o poszczególnych plemionach: Meksi, Tubali, Kashi. Tak mówiono na te plemiona. Starożytna Gruzja składała się według zapisów greckich z VI wieku przed naszą erą, czyli sprzed czasów Platona i Sokratesa. Z dwóch państw, Kolchidy i Iberii, powstałych około wieku. Aha, te zapisy, przepraszam, są z IV wieku przed naszą erą, czyli już takie Arystotelesowskie czasy, ale te państwa Kolchida i Iberia powstały około VI wieku po upadku państwa Urartu. To właśnie do Kolchidy udał się Grek Jazon z towarzyszami na statku Argo. Argonauci płynęli do Gruzji, płynęli do Kolchidy. Kolchida to zachodnia Gruzja i ona była jak to zachodnia, bogatsza od wschodniej. Oczywiście to tak nie zawsze jest w historii, ale śmiesznie można tak zapamiętać. W drugim wieku naszej ery zaczęło przenikać tam chrześcijaństwo. Była wyprawa świętej Nino, świętej o jej. Święta Nina, losy Gruzji Zachodniej, Kolchidy i Wschodniej, Iberii, nie ma nic wspólnego z Iberami, tylko przypadek, kształtowały się w wczesnym średniowieczu odmiennie. Część zachodnia, Lazyka, powstawała pod protektoratem Bizancjum, słuchajcie, a część wschodnia znalazła się pod władzą Persji, a potem Arabów. Nieźle, co? W tyś, od 1204 państwa, od 1200, przepraszam, 4 roku. Tak zwana Wielka Gruzja, króla Dawida Odnowiciela, rozpościerała się na całej szerokości Gruzji, Armenii Azerbejdżanu i Azerbejdżanu i była uważana za mocarstwo w 1204 roku. Brali udział w jednej z wypraw krzyżowych, ale w 1221 przybyli Mongołowie. Atakować będą kilkanaście razy Gruzję. W 1405 roku Timur Chromy powiedział: Zużyłem całą moją potęgę na podbój Gruzji, ale nie udało mi się jej ujarzmić. No ale tak czy inaczej Gruzja się załamała. Skurczyła z powrotem do plemion. Próby odnowienia zjednoczonego państwa w późnym wieku XV z Aleksandra i Konstantina III nie przyniosły twardych trwalszych rezultatów. Coraz częściej było tak trochę jak w Rosji pod Mongołami. Pod Turkami Gruzini musieli osadzić władców islamskich. W 1629 roku pierwsza gruzińska książka, oni mają takie właśnie takie takie kulfony. W 1629 roku pierwsza gruzińska książka ukazała się drukiem w Rzymie w 1703 w Moskwie, w Tbilisi dopiero w 1709. Wrogość i wzajemna rywalizacja między Turkami i Persami spowodowała, że w XVII i XVIII wieku udało się w ogóle utrzymać jakąś Gruzję jako jakąś oddzielną kulturę, inaczej by się tego nie udało. Tylko dzięki temu, że byli w kleszczeniu, stanowili bufor między y, Turkami i Persami się to udało. W 1795 roku liczono bardzo na Rosjan, że pomogą w walce przeciwko e, Persom. O, e, e, Turcja trochę wymięka pod koniec XVIII wieku, więc niebezpieczni są Persowie. Najazd Perski AGI Muhammada Hana, 1795 rok. Rosja e, obiecuje, że pomoże, ale nie pomaga. E, chcą. Rosja chce, żeby właśnie Gruzja się wykrwawiła i wtedy łatwiej ją i wtedy dopiero pomogą i wchłoną ją. Taka jest Rosja, słuchajcie. Tak sobie wymyśliła Katarzyna II. Jej następca Paweł I z początku w ogóle nie chciał robić żadnej e, polityki kaukaskiej, ale już taki Aleksander I to tak. to tak. Zresztą jeszcze w 1801 jeszcze Paweł I zaczął anektować. Próbować anektować wschodnią Gruzję, kartelie i kahetie. Rodziny królewską deportowano w głąb Rosji 1801, ale prawdziwa okupacja rosyjska nastąpiła dopiero w 1810 roku. Do 1832 roku, tak ciekawa, taka e, synchrona z Polską, do 1832 roku. Carscy mają spokój z gruz, gruzińskimi buntami, tak samo jak z polskimi, prawda, po, po listopadowym. Potem w 1580 zaczęto widzieć, gdzieś tak około właśnie połowy wieku, założono teatr pierwszy stały w Tbilisi w 1850. Zaczęto wzorować się bardziej na kulturze rosyjskiej niż perskiej, więc nastąpiła pewna no, taka Europejizację mimo wszystko i zaczęto doceniać te pozytywne rzeczy od Rosjan. Zaczęto zdawać sobie sprawy, że Rosja jest zbyt potężna, żeby ją tak po prostu obalić jej władzę. Korzystano z wojny krymskiej, żeby wysuwać rozmaite wysuwać rozmaite autonomiczne żądania, co częściowo się udało. Rosyjska polityka konfliktowania narodowości ze sobą jednak nie znajdowała na gruzińskich ziemiach dostatecznego podglebia. Gruzini przez to, że byli od lat, od stuleci w między m.in. kultury, nie odczuwali gniewu wobec Ormian, albo wobec Abchazji, albo wobec Azerów. Nie było tak wtedy przynajmniej. W 1870-tych latach coraz częściej Rosjanie ludzi, których nie lubili, zsyłali na tak zwaną ciepłą Syberię, bo ciepłą Syberią nazywano właśnie Gruzję. I coraz więcej było dziwnych ludzi, też Polaków, którzy byli, mieli nie po kolei z, z właśnie z carskimi i tam... Paradoksalnie znajdowali u Gruzinów i się dalej kotłowało politycznie antycarsko. Na gruzińskim rynku inwestycyjnym, zwłaszcza jeśli chodzi o hutnictwo miedzi, przemysł naftowy energetyki, energetyczny, a także kolejowe magistrala Baku, Poti i Batumi, to wszystko robili Francuzi z kolei, zwłaszcza w 1890, w 1900, w 1910 i tak dalej. Odkryto także wtedy turystykę i też tu Francuzi pomogli, bo piękne krajobrazy i takie tam. Nie wiem, nie byłem w Gruzji. Yy, zaczęto też w 1860, 70, 80, 90 robić wielkie uprawy herbaty, co wcześniej nie były częste. Yy. Specyfika wsi gruzińskiej to liczni Chizani. Chizani to chłopi pańszczyźniani, którzy uciekli od właściciela i szukając lepszych warunków pracy, zawierali nieformalne umowy dzierżawne. Tak? Czyli nie było tam kozactwa, natomiast były nieformalne, nieformalne umowy z chłopami, z biegami. Lata 1905, nieudana wojna rosyjsko-japońska, nieudana dla Rosji oczywiście i kolejne bunty chłopskie. Potem mamy międrzewików gruzińskich na wzór rosyjskich. Oni uczestniczą w dumie rosyjskiej, którą musiał Mikołaj II zrobić, żeby uspokoić nastroje. I to właśnie lider gruzińskich międrzewików, Irakli i Cereteli, najbardziej... W marcu 1907 roku atakował najbardziej premiera Piotra Stołypina, premiera Rosji. Delegacja gruzińska prosiła, żeby przywrócić autokefalia, czyli w, e, własność kościoła, żeby kościół był tylko podlegał samemu sobie, kościół gruzińskich. Nie udało się tego zrobić. Pierwsza wojna światowa, Niemcy wypowiadają wojnę Rosji, e, ponieważ e, Turcja przepuszcza... Dwa e, krążowniki, e, Breslau i Goeben, n, przez swoje cieśniny, Bosło i Dan Dan Danele, to tak samo i Rosji, Turcja wypowiada wojnę. Niewielka część Gruzinów przyjęła także orientację na państwa centralne byli to w większości imigranci polityczni. Reszta liczyła na autonomię za pomoc Rosjanom bardzo wielu rekrutów. Gruzja oddała na potrzeby I wojny światowej 200 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym. No ale ponieważ nic za to nie dostali, no to rewolucja w 1917 roku ta pierwsza lutowa została przyjęta stosunkowo spokojnie. Rząd tymczasowy w marcu 17 roku powziął uchwałę o tworzeniu Komitetu Specjalnego do spraw za no, i tam rzeczywiście cały czas się tam wykucali Rosjanie z Gruzinami, i co tam dalej, co tam dalej. Potem mamy tą drugą rewolucję, i tu już jest trochę, no cóż, mocno, mocno tutaj zaczyna kipić. Jednocześnie też są coraz większe kontakty z państwami Ententy. Tutaj w kwietniu, dopiero w kwietniu 1000, aha, tutaj w lutym 18 roku, za Kaukaski Sejm zaproponował Turcji, wszystkie kaukaskie razem ciągle jeszcze. Zaproponował Turcji, tolerancja, tak, za kaukaska. 10 luty 1918 Zaproponowano Turcji podpisanie traktatu pokojowego. Tymczasem jednak został podpisany 3 marca pokój w brześciu między Rosją, Sowiecką, państwami centralnymi, włącznie z Turcją. I o, podstawiono przed faktem dokonanym. Oddano Turcji wiele ziem uznawanych przez Gruzinów i Ormian za ich rdzenne terytorium. Dlatego w kwietniu 18 roku Sejm Zakaukaski ma dosyć i Rosjan, i Turków i decyduje się na ostateczne zerwanie z Rosją. Tylko jest problem, bo kto nas będzie bronił? Kto nas będzie bronił? Na początku bronią ich Niemcy. I Niemcy mają stałą komisję wojskową. Jest trochę zdzierstw, ale generalnie chwalą to sobie. Są utarczki z Turkami. Turcy nie chcą wyjść z Gruzji cały czas robią problemy, i tylko te niemieckie posterunki ich hamują. Prawdopodobnie zrobiliby Gruzinom to, gdyby nie Niemcy, którzy przegrali przecież pierwszą wojnę światową, to Turcy zrobiliby być może to samo, co zrobią potem Ormianom. Niemcy poczynali sobie w Gruzji coraz bardziej bezceremonialnie i codzienne były rekwizycje i łamanie strajków i tak dalej, czyli i dlatego coraz bardziej zaczęto się do, dobijać do, do Ligi Narodów, do Londynu i do Paryża. Brytyjczycy nie podjęli dyskusji z protestującym Ministerstwem Zagranicznym Giegoroczkim i stwierdzili, że te graniczne incydenty gruzińsko-ormiańskie to, to tak nie wiadomo, czy, czy, czy tam coś nie kombinujecie, ale potem się okazało, że Niestety one zaszły tak daleko, że sami Brytyjczycy stwierdzili, że chyba trzeba tam trochę pomedjować i tak czy, tak czy siak. Francuzi też, ale Brytyjczycy bardziej. Potem mamy te. Woodrow Wilson, zapytany co z Gruzją, powiedział, że najpierw trzeba sprawy Rosji uporządkować, a potem sprawy Gruzji. Więc liczono bardziej na Brytyjczyków. Jaki kontrast z Polską, nie? W drugą stronę, niż na Amerykanów. Potem zrobiono korzystną reformę rolną. Mięszewicy rządzą. Ten rząd jest dosyć mocny, bo to jest rząd lewicowy, ale nie ultralewicowy, bo to nie jest rząd bolszewicki, tylko mięszywicki. Tutaj w zamian za ochronę republiki przed zagrożeniami Eugenii Giergieroczki wprost powiedział, że odda Brytyjczykom nadbrzeża, porty i zasoby możliwość eksploatacji zasobów, wprost, tak bardzo się bali bolszewików. Brytyjczycy my mówili, że to jest ciekawa propozycja, ale potem były te, bolszewicy z Rosji byli coraz bardziej podejrzliwi, że oni będą pomagać Denikinowi albo jakimś tam białym, potem z kolei jak sobie już poradzili z tymi carskimi ostatnimi, to zaczęli coraz bardziej, się wtrącać w sprawy Gruzji i zanim Brytyjczycy zdążyli cokolwiek tam zorganizować, to już mamy maj 20 roku i dyktat de facto bardziej niż traktat, kiedy tak naprawdę zaczyna się okupacja bardzo szybko już rosyjska. I potem mamy za, za Kaukaską Republikę Rad mamy i nie mamy już, nie mamy już e, e, Gruzji niepodległej. Ale w marcu 20 roku. Mieliśmy zbliżenie, minister Patek i misja specjalna RP z tytułem Filipowiczem na czele, i faktycznie mamy, mamy polsko-gruziński sojusz wojskowy. Tylko, że nie zdążył on nabrać jakby ciała, zanim Gruzja nie. Nie zniknęła, ale faktycznie miał być polsko-gruziński sojusz wojskowy. Tylko to wszystko uległo z dezaktualizacji, ponieważ ruscy weszli. No i niestety władze Mientrzewików, no niby też komuniści, tak? To komuniści to komuniści, ale ci komuniści właśnie to było charakterystyczne dla gruzińskiej ultralewicy było to, że oni byli bardziej narodowi niż klasowi więc oni byli szkodliwi natomiast jak wszedł Stalin i to, to niestety mamy, gruzini zaczęli na siebie nawzajem kablować żeby się ustawić przy tych moskiewskich w 24 roku w ręce gruzińskiego Czeka wpadł były student Uniwersytetu Moskiewskiego następnie szef Sztabu Głównego Gwardii Ludowej Waliko <głodzio> Dżugeli Został delegowany do kraju przez rząd uchodźstwie i tak dalej. Nie wiadomo, czy się załamał podczas śledztwa, ale Sowieci tam poaresztowali, zastraszali, i tak już od tego 24 roku cały czas tak jest. Po tej mamy Ligi Narodów i pod naciskiem socjaldemokratycznych rządów Francji i Wielkiej Brytanii uchwalono rezolucję protestującą przeciwko bolszewickiej okupacji. Gruzji i udało się trochę, bolszewicy wzięli trochę na wstrzymanie, ale niestety nie do końca. W 30 roku forsowna kolektywizacja, wprowadzanie sowhozów, edukacja już nie humanistyczna, tylko raczej techniczna z nastawieniem na hutnictwo. To są lata 30. Także mamy trochę naukowców właśnie związanych z hutnictwem, przemysłem wydobywczym i przetwórczym. I to są jakby najbardziej znanym naukowcem tamtych czasów był. Proszę Was, nie mogę teraz tutaj znaleźć, jaką się to nazywał. W każdym razie mam o tym, że kino się przyjęło bardziej niż w Związku Radzieckim i szybciej. Był obrzydliwy wręcz kult Stalina. Beria w 1932, 1933, 1934 roku, Ławient i Beria, właśnie Gruzin, tak samo jak Stalin zresztą, bardzo tutaj silnie pilnował, żeby ten kult Stalina się utrzymał. Beria miał też katastrofalne pomysły pod tytułem, że Gruzji jest za dużo wykształciuchów, mówiąc o kolokwialnie. 155, 156 strona i dlatego coraz częściej zabijano różnych ludzi. To jest mowa o takim dyrygencie, którego dyrygenta, Jewgeni Mikładzek którego Szostakowicz nazywał chlubą radzieckiej dyrygentury, nie tylko gruzińskiej. W loży, był Beria, loża, loża, w loży był Beria, oklaskiwał, potem obsypano kwiatami dyrygenta, a potem torturowano go. Takie, takie rzeczy. To jest 37 rok. Ostatni dużej skali proces to jest styczeń 1938 roku. Potem było już normalnie. Na szczęście Beria się wyniósł do Moskwy. I zajął miejsce Jeżowa jako szef NKWD. I wreszcie było trochę spokoju, i skończyły się te sprawy. Potem mamy Niemców, potem mamy wojska niemieckie, były witane chlebem i solą przez wielu, zwłaszcza Górali, przez Czeczeńców, Inguszów, jeszcze częściej niż przez samych Gruzinów. Także Niemcy skonstruowali legion kaukaski. W którym byli głównie Duńczycy. Walczyli oni i albo obozowali w Danii, Włoszech, Chorwacji i Francji. W pierwszych miesiącach 1944 roku próbowano z, ich połączyć z armią ROA, czyli Rosjanami kolaborantami, łasowa ale się nie, nie udało. No się nienawidzili już Rosjan tak bardzo, że się nie udało. Mamy o odpływie młodych mężczyzn. Podczas wojny niewyobrażalne straty podczas wojny. Mamy 51 rok, nowy podział administracyjny, kolejna czystka. 51 rok. Ludzie BERI są likwidowani, ale to już nie jest aż taki aż takie kociokwik jak dawne czystki. W 56 prezydium KCPG. Podjęło uwagę o niedostatkach i błędach w pracy KPG, czyli to, to odbicie tego, co Chruszczow tam zmienia. Niestety, rabunkowa traktowanie gospodarki, tej gruzińskiej, niestety, ale w latach 70. i 80. -tych, koniaki, wina, jedwabniki, wyniki, jedwa i tak dalej wreszcie to zostało połączone z rynkiem. Rynkiem międzynarodowym. Bardziej rozwijała się zawsze w Gruzji muzyka i dyrygentura, niż bo to było bardziej bezpieczne. Muzyka to muzyka. Muzyka wszystkich łączy, a słowa dzielą, prawda? Literatura dzieli. 2000, strona, przepraszam, 206-207. Film gruziński wcześniej niż rosyjski wyzwolił się z socjalistycznej sztamy, ale musieli uważać. Sztampy. A tu mamy jeszcze w 1977 roku nowa konstytucja ZSRR, w kwietniu w 1978 zrównanie rangi języka gruzińskiego z rosyjskim w Gruzji, oczywiście nie w całości Związku Radzieckiego. O, no, sekretarz generalny KCPZPR Gorbaczow, prawda? Gorbi i jego najbliższym doradcą, i pomocnikiem był Gruzin Szewartnadze, warto zauważyć, prawda? W październiku 98 roku, w, przepraszam, w październiku 88 roku, Estonia, estma, przepraszam, listopad, listopad 88 roku, Estonia jako pierwsza sowiecka republika wybija się na niepodległość i w Gruzji są natychmiast i wszędzie indziej zresztą też rozmowy, co dalej. Walka o Osetię, listopad 91, południowa Osetia się odrywa od Gruzji. Rosjanie się w to nie angażują, ale też Gruzinom nie pomagają. Szewartnadze przybył do ojczyzny tutaj 1992 rok. Zrozumiał, że musi wykrować społeczeństwie inne niż tylko siłowe poparcie dla swoich nowych władz. Dlatego udało się to. I to był naprawdę mądry człowiek ten Szewartnadze, i udało się to zrobić. Do lipca tutaj. Do lipca 92 roku, Gruzja jako niepodległa republika została uznana przez Stany, Niemcy, UK, Rosję i Francję. Została członkiem ONZ i tak dalej. W lutym 92 odwie, odwiedziny w Polsce przez wiceministra Michę Uklebe i handel gospodarki, gospodarka już też z niepodległą Polską. Lato 92. To najtragiczniejszy w skutkach konflikt wewnętrzny, wojna w Abchazji. I tym razem, niestety, Rosjanie po cichu wspierają Abchazję. Dlatego Abchazja jest do dzisiaj de facto niepodległa. Ona jest wkleszczona tak po, po zachodniej stronie, w Gruzję. W styczniu 9:4 negocjacje gruzińska abchaskie w Genewie otworzyły stworzenie zdemilitaryzowanej strefy buforowej. Jelcyn opowiedział się za integracją Gruzji, ale jak już widział, że nie chcą połknąć Abchazji, także coś za coś. Tutaj próba zamordowania szefartu Nadzego, samochód Pułapka, sierpień 9:5. Akurat kiedy miał jechać na rozmowy. O partnerstwie z Turcją. Ciekawe, ciekawe, prawda? Czyli tak te, ciągle ten cień Rosji, zwłaszcza że 95 to już Jelcyn niestety przechodzi z takiego zachodniego sposobu myślenia na coraz bardziej ten taki kolaboracyjny z tym ruskim mirem. Ja tu sobie wpisałem, co dzisiaj się dzieje w Gruzji, tak? Dzisiaj Gruzja jest krajem, nie wiem, czy wiecie, czy nie, niecałe 4 miliony mieszkańców. Gdyby zjadła Osetii i Abchazję, to byłyby te 4. Biedna jest jak Mołdawia. Mołdawia to najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej. No więc to jest tak, tak, że można mieć jakieś pojęcie, jak bogaty, a raczej jak niebogaty jest ten kraj. W 2004 roku stały się partnerem NATO, i dlatego wysłały swoje wojska do Iraku. O czym nie wiedziałem w ogóle. Gruzja wysłała swoje wojska do Iraku przeciwko Husajnowi 2004, bo była partnerem NATO. 2007 to niestety wojna z Rosją o południową, fiasko federalizacji Abchazji i południowej Osetii. Proponowali zrobić taką federację, że sobie jest Gruzja, sobie jest Abchazja i sobie jest południowa Osetia. Potem, słuchajcie, no i tutaj była ta sprawa, że Gruzini na cały świat mówili, że to Rosjanie wspierają Abchazję, i to oni wywołali tą wojnę. Ale na przykład, nie wiem czy wiecie, w 2008 roku były rozmowy z NATO i one poszły w niwecz. Bo w 2009 roku Unia Europejska przygotowała raport, że wojna o Osetię Południową, która miała miejsce dwa lata wcześniej, tak, czyli raport 2009 o wojnie z 2007, że ta wojna była niestety winą Gruzji i Saakaszwili sam wywołał tę wojnę. Dlatego te, te, te połączenia z Unią Europejską i NATO zaczęły się obluzowywać, a, a partia Kartuli Od Sneba, czyli gruzińskie marzenie, stało się taką typową partią władzy, a nie partią demokratyczną, koalicyjną. I coraz bardziej w Osetii jest tak troszeczkę taki miękki autokratyzm. I ta pari, partia Kartuli Od Sneba, gruzińskie marzenie, ona rządzi od 2020 roku. Mówi, że jest konserwatywno-liberalna, tak naprawdę jest nijaka. Prezydent Garibaszwili powiedział, yy, Pojechał w 2023 roku na CPAK, czyli na Zjazd Partii Konserwatywnych, Międzynarodowy Zjazd Partii Konserwatywnych w Budapeszcie. I czym jeszcze tym gorszył, czyli do Orbana, czyli tym jeszcze pogorszył relacje Gruzji ze światem zachodnim. Także nie wygląda to najlepiej, trochę niewykorzystana szansa, no ale wygląda na to, że Gruzja bardzo mocno sobie zaszkodziła tą awanturniczą polityką. Wobec Osetii i Abchazji, co NATO zaufało Gruzji i się przejechało, a Unia Europejska wykryła, że to jest właśnie, był gruziński pomysł, ta wojna, głównie rzecz biorąc, tak. I Gruzja liczyła, że Zachód stanie po jej stronie, a Zachód uznał, że to jest zły pomysł, bo Rosja nie, jest jeszcze, nie była wtedy jeszcze taka zła. Może dzisiaj, kiedy Rosja już jest zła, to warto wybaczyć Gruzji, ale to ja niestety mogę tylko tak sobie pogdybać. Ja bym wybaczył w każdym razie Gruzinom w tym momencie. No tyle, jeżeli chodzi o Gruzję. Za jakiś czas będzie o Estonii. Także mam nadzieję, że było interesujące. Jeżeli uważacie, że było interesujące, to tutaj. Patron, patron, patronite. Polecam też moje książki, które nie są co prawda o Gruzji, ale są o Francji, Szwecji i Polsce. Przynajmniej te, które są dostępne tam na stronie. I w ogóle pamiętacie, że historia Francji bez mitów to jest także historia całej, tak, tak naprawdę całej Europy, bo Francja była we wszystko zaangażowana zawsze. Zobaczcie zresztą w Gruzji też. Na przełomie XIX-XX wieku to oni budowali kapitalizm w Gruzji. Dobrze, to tyle słuchajcie. Powodzonka wszelkiego i do zobaczenia wkrótce na kanale Łukasza Głogowskiego. Bo tak mi się wydaje, że umawialiśmy się, że u niego o godzinie 19, czyli za pół godziny, będziemy rozmawiać o wielkich odkryciach geograficznych. Powodzonka, bye bye.